Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Wilczek, jestem prezesem Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. Chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj krótko o tym, jak tworzyły się standardy usług dla osób bezdomnych, które dzisiaj noszą nazwę gminnego standardu wychodzenia z bezdomności, a na których oparto tak naprawdę reformę systemu pomagania osobom bezdomnym wdrażaną od 2016 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Standardy przyszły do nas trochę znienacka. Otóż skontaktowało się ze środowiskiem organizacji pozarządowych pracujących z osobami bezdomnymi ówczesne Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Agenda Ministerstwa Rodziny, z informacją taką, że w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest do zrealizowania projekt systemowy uwzględniający między innymi tworzenie standardów usług dla osób bezdomnych. Więc można by było powiedzieć, że tworzenie tego standardu było inicjatywą odgórną, natomiast bardzo szybko okazało się, że tak naprawdę w projekcie czy w dokumentacji konkursowej, w konkursie, w którym składaliśmy oferty, odnośnie standardów dla osób bezdomnych było zapisane jedno zdanie: utworzenie standardów usług dla osób bezdomnych. I tak naprawdę to my jako organizacja, jako środowisko pozarządowe byliśmy zmuszeni do tego, żeby wypełnić to zdanie treścią, żeby tak naprawdę przeprowadzić i diagnozę środowiska, i diagnozę potrzeb, problemów, na które te standardy powinny odpowiadać, no i wreszcie oczywiście wypracować same standardy. W związku z czym tak naprawdę można mówić, że była to inicjatywa jednak oddolna. Zaczęliśmy realizację projektu tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Nie sami, ponieważ było w tym projekcie kilka zadań. To był naprawdę bardzo, bardzo duży projekt. Poza standardem gminnym, standardem wychodzenia z bezdomności, realizowaliśmy, czy raczej nasi partnerzy z innych branży realizowali również tworzenie standardów pracy socjalnej oraz standardów organizowania społeczności lokalnej. W tą część dotyczącą usług dla osób bezdomnych zaangażowało się 6 dużych organizacji pozarządowych pracujących z osobami bezdomnymi. To było Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszenie Monar, Caritas Diecezji Kieleckiej i wreszcie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Tak jak powiedziałem, Ministerstwo czy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w zasadzie nie przekazało nam żadnego materiału, z którym moglibyśmy pracować, oprócz istniejących podówczas zapisów prawnych oczywiście. W związku z czym pierwsze, czego musieliśmy się podjąć, to było odpowiedzenie na pytanie w zasadzie, dlaczego nam są potrzebne te standardy. Tak? I tutaj, tak jak mówię, oddolnie zrealizowaliśmy diagnozę tego, w jaki sposób system pomocy osobom bezdomnym w Polsce działa, i wyodrębniliśmy tak naprawdę 4 takie podstawowe obszary problemowe. Chodziło o problemy w obszarze polityki społecznej, w obszarze regulacji systemowych, w obszarze diagnostycznym i w obszarze współpracy. Jeżeli chodzi o politykę społeczną, to przede wszystkim kłania się tutaj brak całościowej polityki społecznej wobec bezdomności. To, że do dziś zresztą nie są w żaden sposób skoordynowane ze sobą resorty pomocy społecznej, zdrowia czy mieszkalnictwa, budownictwa, w kontekście oczywiście rozwiązywania problemu bezdomności. To, że kiedy mówimy o bezdomności, tak naprawdę odpowiedzialny wskazywany jest jeden resort, właśnie pomocy społecznej, podczas gdy problem jest znacznie szerszy i wymagający zaangażowania znacznie szerszej grupy aktorów. Z drugiej strony mieliśmy problem regulacji systemowych, które tak naprawdę nastawione są w Polsce bardzo na interwencję. Polska jest krajem w skali Europy, można wręcz powiedzieć, typowo schroniskowym. Jesteśmy bardzo nastawieni na interwencyjne usługi. Można powiedzieć, że jesteśmy w ich świadczeniu całkiem nieźli. Natomiast zupełnie brakuje nam z jednej strony prewencji, czyli zapobiegania zjawisku bezdomności, a z drugiej strony rozwiązań prawnych umożliwiających sprawną reintegrację osób bezdomnych ze społeczeństwem. Tak naprawdę zarządzamy tą bezdomnością.
trzymamy osoby bezdomne w placówkach, schroniskach, noclegowniach, natomiast z jednej strony mamy problem z bezdomnością uliczną, bo osoby, które wchodzą do bezdomności bardzo często nie znajdują miejsc w placówkach, bo są one po prostu zatkane osobami, które w nich funkcjonują. Z drugiej strony mamy problem właśnie tego zatkania wynikający z jednej strony oczywiście z braku mieszkań, ale też z braku systemowego myślenia o tym, w jaki sposób osoby bezdomne powinny się ze społeczeństwem reintegrować. Tak naprawdę prawo w momencie, kiedy zajęliśmy się kwestią standaryzacji, w ogóle w żaden sposób nie świadczyło, nie stanowiło, w jaki sposób powinny być świadczone usługi dla osób bezdomnych. Jedyne, co było tak naprawdę w ustawie o pomocy społecznej dostępne, to to, że gmina powinna zapewniać schronienie. No ale co to znaczy to schronienie, tak? Nie było jakiegokolwiek standardu, jakiegokolwiek opisu tego, jaką funkcję powinny pełnić poszczególne placówki. Z trzeciej strony mamy obszar diagnostyczny, czyli i w 2009 roku, czy 2008, kiedy zaczynaliśmy tą standaryzację, tak naprawdę nie było żadnych zupełnie ogólnopolskich badań dotyczących nawet rozmiaru zjawiska bezdomności. Jedyne w miarę rzetelne badania prowadzone były przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, ale miały one charakter regionalny. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, ile w Polsce jest osób bezdomnych, nie mówiąc już o tym, ile te osoby mają lat, jakiej są płci i jakie są inne ich wskaźniki demograficzne. To oczywiście w międzyczasie się zmieniło. Od 2011 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi co dwa lata takie ogólnopolskie badania. Oczywiście ono ma wiele, wiele wad, natomiast no, mamy już pewien ogląd tego, jak bezdomność całościowo wygląda w skali kraju. Natomiast no, nadal problemem jest to, że opieramy tak naprawdę budowę całych lokalnych systemów pomocy osobom bezdomnym o przeświadczenia nasze o tym, jak wygląda bezdomność, bardziej niż twarde dane wynikające z badań. Tak naprawdę badania idące poza ilość i podstawowe dane demograficzne, nawet w skali lokalnej w Polsce, należą do rzadkości po prostu. Wreszcie obszar współpracy, który z jednej strony mam tu na myśli o współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przede wszystkim konkurencję w dostępie do środków, ale przede wszystkim współpracy gmin jako zlecających usługi z organizacjami pozarządowymi. Tutaj w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy pracę, tak naprawdę panowała zupełna wolna amerykanka, nie było absolutnie żadnego standardu tego, w jaki sposób ta współpraca powinna się odbywać. Rozpoczęliśmy realizację tego projektu, stawiając sobie oczywiście pewien cel. Celem tym było podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, który nazwaliśmy gminnym standardem wychodzenia z bezdomności. No i zakładaliśmy, że te gminne standardy wychodzenia z bezdomności tak naprawdę będą przede wszystkim realizowane na poziomie lokalnym, że zostaną wdrożone do gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. W wielu gminach dotychczas się to nie udało. Mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin, znaczna większość z nich to są małe gminy, które twierdzą, że w ogóle problemu bezdomności nie mają. Ale w dużych miastach w tej chwili, w 2019 roku, już możemy powiedzieć, że odwołania do tego standardu, do tych ram systemowych, które utworzyliśmy, już się pojawiają. Rozpoczęliśmy ten projekt od fazy diagnozy. W ramach tej diagnozy no, postaraliśmy się opisać z jednej strony, jak w ogóle wygląda zjawisko bezdomności w Polsce, co jest dla niej charakterystyczne w naszym kraju, jak wygląda zjawisko i w aspekcie ilościowym, i w aspekcie jakościowym, ale z drugiej strony też dokonaliśmy bardzo obszernego przeglądu dostępnych dla osób bezdomnych usług i skatalogowania tak naprawdę tych usług. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób realizowane są usługi, które są do dzisiaj zresztą, a wtedy też zupełnie poza prawem tak naprawdę, takie usługi jak na przykład streetworking, który w ogóle nie jest w polskiej ustawie o pomocy społecznej zdefiniowany. Natomiast w wielu miastach już w momencie rozpoczęcia prowadzenia tego projektu czy tej standaryzacji ta usługa była realizowana i okazało się, że ona się bardzo różni pomiędzy poszczególnymi miastami. Podobnie było na przykład z mieszkaniami dla osób bezdomnych, chronionymi, wspieranymi, tych nazw jest mnóstwo, między innymi dlatego,
że brakuje tutaj standaryzacji. Kolejną fazą była faza opracowania modelu. Wtedy to przygotowaliśmy pierwszą wersję gminnego standardu wychodzenia z bezdomności. Przygotowaliśmy też podręcznik streetworkera bezdomności, który do dzisiaj cieszy się bardzo dużą popularnością, przede wszystkim ze względu na brak ram prawnych świadczenia usługi streetworkingu. No i metodologię diagnoz lokalnych, które za chwilę miały się przydać, ponieważ zaczynaliśmy testowanie tego przygotowanego modelu, tych przygotowanych standardów. Przygotowaliśmy do tego testowania 30 gmin, wreszcie zorganizowaliśmy konkurs ofert z tych gmin, z tych partnerstw lokalnych, które w tych gminach powstały i 19 z nich przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zostało wybrane do dofinansowania. W ten sposób w 19 dużych, średnich, małych gminach w całej Polsce mogliśmy przeprowadzić testowanie tak naprawdę tych opracowanych standardów. Było to przedsięwzięcie ogromne. Przeznaczyliśmy na to testowanie 16 milionów złotych dofinansowania. Zaangażowanych w realizację tych pilotaży było około 500 osób. Powstało m.in. 40 mieszkań treningowych, chronionych i wspieranych, 5 ogrzewalni, 3 schroniska, 2 noclegownie, 6 pokoi treningowych. No, tych danych liczbowych jest mnóstwo. Dotknęliśmy niejako wsparciem w tych 19 partnerstwach 7,5 tysiąca osób bezdomnych, co według dzisiejszych danych oznacza około 1/4 populacji osób bezdomnych w Polsce, więc no, skala gigantyczna tak naprawdę. No i przede wszystkim podniesienie jakości usług w poszczególnych miastach, tam gdzie udało się zrealizować inwestycje w placówki świadczące usługi osobom bezdomnym. Po pilotażu przeszliśmy do wyciągnięcia wniosków z tego testowania. Na podstawie tych wniosków przygotowaliśmy ostateczną już wersję podręcznika Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. To jest taka potężna książka, która do dzisiaj leży na bardzo wielu półkach organizacji realizujących pomoc osobom bezdomnym, stanowiąc tak naprawdę ramy odniesienia do świadczenia tej pomocy, w szczególności tam, gdzie prawo do dzisiaj nie opisuje, w jaki sposób ta pomoc powinna być świadczona. Przygotowaliśmy również bardzo dużą liczbę propozycji zmian prawnych, które powinny niejako tworzyć ramy dla wdrażania tego przygotowanego przez nas standardu. To chodziło m.in. o zmianę definicji osoby bezdomnej, wprowadzenie definicji osoby zagrożonej bezdomnością, czyli jak dzisiaj mówimy wykluczonej mieszkaniowo, zmiany w obszarze diagnostycznym, przede wszystkim w obszarze oceny zasobów pomocy społecznej, ale też w strategicznym pewne rzeczy związane z bezdomnością miałyby być obowiązkowe w gminnych strategiach rozwoju, rozwiązywania problemów społecznych, zmiany dotyczące stosowania indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, zmiany dotyczące zapobiegania bezdomności wreszcie, obowiązku informowania o zadłużeniach, aktywizacji osób zagrożonych bezdomnością, czy wreszcie zakazu eksmisji do placówek dla osób bezdomnych. No i wreszcie również szczegółowo w tych obszarach, w których pracowaliśmy nad standaryzacją, czyli aktywizacji społecznej i zawodowej, ubezpieczeń zdrowotnych i dostępu do świadczeń medycznych, streetworkingu, standardów pobytowych w placówkach dla osób bezdomnych czy indywidualnych rozwiązań mieszkaniowych, wreszcie tworzenia i nawiązywania formalnych partnerstw lokalnych. Te wszystkie informacje przekazaliśmy z jednej strony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z drugiej strony na zakończenie projektu unijnego mieliśmy fazę upowszechniania. W tym czasie pojechaliśmy z tak zwanym doradztwem do ponad 500 gmin w Polsce. To były wszystkie duże miasta, większość średnich, a także sporo małych gmin, w których prezentowaliśmy na jednodniowych spotkaniach przede wszystkim pracownikom socjalnym i osobom decyzyjnym w pomocy społecznej to, co wypracowaliśmy i staraliśmy się pozyskać informacje o problemie bezdomności na skalę lokalną, tak żeby na bieżąco próbować pewne pomysły związane ze standardami przekazywać do wdrożenia na terenie tej gminy. Po zakończeniu projektu w roku 2015 Sejm podjął pracę nad zmianą w ustawie o pomocy społecznej, która obejmowała częściowo wnioski z naszych przygotowanych przez nas standardów, ale o tym jeszcze za chwilkę. Co ważne, no, udało nam się zbudować ten model, który pokazywał, był zbalansowany tak naprawdę pomiędzy prewencję, interwencję i integrację. Nie był tak bardzo skupiony na tylko i wyłącznie interwencji, czyli zapewnieniu schronienia. No i przede wszystkim obejmował nie tylko kwestie mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, czyli z jednej strony udzielania schronienia, z drugiej tworzenia mieszkań, które mogą być środkami i interwencji i prewencji również dla osób, które są świeżo po eksmisji, ale też rozmawialiśmy o standardzie
standardzie streetworkingu, standardzie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, standardzie zdrowia czy usług zdrowotnych osób bezdomnych, standardzie zatrudnienia i edukacji, no i wreszcie bazą dla tych pozostałych standardów, czyli standardem tworzenia i działania partnerstw lokalnych. Każdy z tych standardów jest opisany w podręczniku w wersji minimum i w wersji optimum. To jakby gwarantuje z jednej strony no minimalne świadczenia, które, poniżej których tak naprawdę realizacja tych usług no nie przynosiłaby rezultatów, a z drugiej strony tą granicę górną, powyżej której realizacja usług stanowiłaby nadmierny koszt. Każdy ze standardów zawiera w sobie tytuł usługi, nazwę, opis, definicji, zawiera w sobie cel tej usługi, zawiera w sobie zakres usługi podmiotowy, czyli odbiorcę, przedmiotowy, czyli krótki opis i przestrzenny, jeżeli chodzi o konkretną lokalizację w zależności od dużej, średniej czy małej gminy. Opis organizacji usługi to chyba zajmuje najwięcej miejsca w opisach tych standardów, czyli procedury postępowania, sposoby, rodzaj i kolejność czynności, dokumentacja, monitoring, ewaluacja i wreszcie superwizja pracowników, którzy świadczą tą pomoc. No i na koniec zasoby personalne, materialne, finansowe, instytucjonalne i konieczna współpraca przy realizacji danej usługi. Co się stało tak naprawdę z tymi standardami, które jako środowisko pozarządowe tak naprawdę opracowaliśmy? Tak jak mówiłem, przekazaliśmy je razem z pakietem propozycji zmian ustawowych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No i stamtąd do komisji sejmowych trafiła tak naprawdę zmiana ustawy o pomocy społecznej, która obejmowała tylko i wyłącznie niewielką część standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej. I to jest chyba najsmutniejsza część mojego wystąpienia, bo okazało się, że do prawa, do obiegu prawnego weszła mniej niż 1/6 tego, co wypracowaliśmy. Opracowano standard minimum, który został ujęty w rozporządzeniu z roku 2017, potem poprawionego w roku 2018, które obejmowało standard usług, niestety dosyć pobieżny, bardzo szczegółowy z kolei standard pobytowy i standard warunków technicznych obiektów, w których świadczone są usługi. Wreszcie wymagania dotyczące kadry. Tutaj chodziło z jednej strony o wykształcenie tej kadry, z drugiej strony o liczebność w przeliczeniu oczywiście na odbiorców usługi. Co ważne, ten standard jeszcze nie wszedł do końca w życie tak naprawdę, bo jest on wymagany wobec istniejących przed wydaniem rozporządzenia placówek dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Natomiast przy okazji niejako tych zmian wyszło nam mnóstwo problemów niezwiązanych ze standardami. Po pierwsze, pokazał nam się zakaz obsługi osób niesamodzielnych i tutaj zabroniono wstępu tym osobom do placówek takich jak noclegownia, ogrzewalnia czy schronisko dla osób bezdomnych, nie dając żadnej alternatywy. Tak naprawdę no, jako środowisko pozarządowe musieliśmy bardzo mocno wywierać nacisk na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, między innymi medialnie, po to, żeby w ustawie pojawił się nowy rodzaj placówki, schronisko z usługami opiekuńczymi, który ma być przeznaczony właśnie dla osób, które nie są w pełni samodzielne. Aczkolwiek no, ze względu na to, że jest to nowy, a do tego mocno kosztochłonny, szczególnie ze względu na liczbę zatrudnianej kadry, rodzaj placówki, w tej chwili jest on bardzo niepopularny, więc cały czas mamy tak naprawdę problem z obsługą tych osób, które nie są do końca samodzielne. Pojawił nam się problem w kwestii odpłatności za pobyt w związku z tym, że schroniska dla osób bezdomnych zostały uznane za ośrodki wsparcia w nowelizacji ustawy. Pojawił nam się problem uszczegółowienia zasad zlecania usług. Z jednej strony to jest bardzo dobre, że ministerstwo próbuje budować tak naprawdę pewien standard współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, ale okazało się, że dotychczasowa współpraca była tak nieustandardowana, że w wielu miejscach po prostu narzucenie tego jednolitego standardu dla całego kraju jest problematyczne i to doskonale widać po kolejnym problemie, jaki nam się pokazał. Decyzje administracyjne na kierowanie osób bezdomnych do schronisk i schronisk z usługami opiekuńczymi w Warszawie, największym mieście, największym skupisku bezdomności, stanowią ogromny problem. Oni tam mają 18 ośrodków pomocy społecznej, ponieważ ustrój Warszawy jest taki, że każda gmina stanowi, każda oddzielnia
dzielnica stanowi osobną gminę, więc ma osobny ośrodek pomocy społecznej. W związku z czym zlecono z tych 18 gmin obsługę decyzji administracyjnych w jednemu OPS-owi, OPS-owi dzielnicy Wola, i to się kompletnie zatkało. Zupełnie się to nie udało. Na tą chwilę cały czas jest tam ogromny problem z decyzjami administracyjnymi. Wreszcie ujawnił nam się rozbieżności tak naprawdę w potrzebach organizacji. To bardzo wyraźnie widać na przykładzie wykształcenia opiekunów w placówkach. Z jednej strony są organizacje, które twierdzą, że to wykształcenie powinno być jak najwyższe i wywierają presję na ministerstwo na podnoszenie tego standardu, ze względu na to, że osoby, które mają kierunkowe wyższe wykształcenie, są w stanie świadczyć jakościowo dużo lepszą pomoc. Ale z drugiej strony są organizacje, które twierdzą, nie, te standardy powinny być jak najniższe, ponieważ nas po prostu nie stać na to, żeby zapłacić wyżej wykształconym osobom za opiekę nad osobami bezdomnymi, bo gminy płacą mało. I gminy płacą mało tym organizacjom dlatego, że największym błędem, jaki został popełniony przy tworzeniu standardów dla osób bezdomnych, był brak standardu finansowego. I niestety tutaj my proponowaliśmy to kilkukrotnie ministerstwu, żeby taki standard się pojawił, żebyśmy określili koszyk świadczeń i cenę tych konkretnych świadczeń. Niestety ministerstwo nie było tym zainteresowane, mówiąc, że jest to kwestia indywidualna poszczególnych gmin. No i niestety mamy dzisiaj sytuację w Polsce taką, że istnieją schroniska dla osób bezdomnych, które świadczą jakościowo usługi bardzo wysokiej jakości, w których usługa kosztuje dla jednej osoby bezdomnej około 1200, 1300, 1400 nawet złotych miesięcznie, a z drugiej strony są gminy takie, które przekazują schroniskom 200 zł miesięcznie. Więc w tych drugich schroniskach no nie ma mowy o jakiejkolwiek jakości. To są tak naprawdę nadal przechowalnie dla osób bezdomnych. Te schroniska nie mieszczą się w standardzie, więc mają rok z niewielkim haczykiem na to, żeby ten standard wprowadzić. No i patrzą na te gminy tak naprawdę, co się wydarzy z tym finansowaniem. I tutaj znowu mamy rozbieżność. Z jednej strony są organizacje, które twierdzą, że termin 1 stycznia 2021 na wdrożenie standardów jest niemożliwy ze względu na ogrom prac, które trzeba wykonać przede wszystkim nad standardem technicznym obiektów i brakiem dofinansowania tak naprawdę na te inwestycje. A z drugiej strony znowu są organizacje, które mówią, nie, absolutnie nie przesuwajcie tego terminu, bo jeżeli go przesuniecie, to nasza gmina znowu nic nie zrobi. Nasza gmina nie wprowadzi tego standardu do 30 grudnia tego roku, który wybierzecie, czyli powiedzmy 2023. Przez kolejne dwa lata, jeżeli o dwa lata przesuniecie termin na wdrożenie standardów, w naszym schronisku nic dobrego się nie wydarzy. Jakość nie wzrośnie, bo gmina nic nie zrobi. Na zakończenie kwestia tego, co zyskaliśmy tak naprawdę dzięki standaryzacji usług dla osób bezdomnych. Zyskaliśmy przede wszystkim integrację środowiska. Zyskaliśmy to, że 6 dużych organizacji, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt mniejszych, lokalnych organizacji, które realizowały wdrożenia pilotażowe, czyli testowanie standardu, skupiły się wokół siebie, zaczęły wymieniać informacje, zaczęły rozmawiać ze sobą. No i część z nich dzisiaj jest zebrana w federacji, którą mam przyjemność prowadzić, która stała się tak naprawdę partnerem do rozmowy dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I to jest kolejny zysk tak naprawdę, że zyskaliśmy przestrzeń do dyskusji nie tylko z ministerstwem, ale też z gminami, które dotychczas no, bardzo często organizacje pozarządowe traktowały na zasadzie zleceniobiorcy tak naprawdę. Damy wam tyle pieniędzy, a wy się zajmujcie problemem. W tej chwili my dyskutujemy o tym, jakie powinny być świadczone usługi, za jakie pieniądze, komu te usługi powinny być świadczone, jaka infrastruktura jest do nich potrzebna. Także mamy nowy standard tak naprawdę rozmowy o problemie bezdomności, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie centralnym, od kiedy ten standard się pojawił. Dokonaliśmy kompleksowego przeglądu usług, form tych usług, zakresów, kosztów, jakie generują. Zebraliśmy to wszystko w jednej z publikacji, które wydaliśmy na początku projektu w fazie diagnozy i do dzisiaj jest to bardzo istotna również publikacja, ale jeżeli mówię o publikacjach, to tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym, że stworzyliśmy tak naprawdę ramy odniesienia dla tych usług, które nie są opisane w prawie. Tu już wspominałem o streetworkingu. Do dzisiaj ten podręcznik streetworkera bezdomności wydany bodajże w 2011 roku stanowi tak naprawdę no
przewodnik tego, jak realizować tę usługę. Zyskaliśmy poprawę świadczonych usług w wielu, chociaż tak jak mówiłem, nie we wszystkich placówkach. Zyskaliśmy rejestr wojewody w nowej odsłonie, który nie jest już rejestrem miejsc, w których świadczone są usługi, tylko rejestrem, w którym gminy muszą się wykazać tym, gdzie mają zarezerwowane miejsca dla osób bezdomnych. Także zmusza to niejako wszystkie gminy w Polsce do tego, żeby o problemie bezdomności i jego rozwiązywaniu myśleć. Zyskaliśmy nowe usługi, zarówno te wdrożone w pilotażach gminnego standardu wychodzenia z bezdomności, ale także wdrażane już po tych pilotażach, czy w ogóle po realizacji projektu standaryzacyjnego, dzięki temu, że tak naprawdę otwarła nam się przestrzeń do dyskusji o tym, jak rozwiązywać problem bezdomności, do dyskusji o tak naprawdę o innowacjach. Tak? Mowa tutaj o dużej sprawie, jaką jest Housing First, czyli zupełnie nowe podejście do świadczenia schronienia osobom bezdomnym bezpośrednio z ulicy do mieszkania. Oczywiście obwarowane odpowiednimi usługami świadczonymi w tym mieszkaniu, ale mowa też o drobniejszych rzeczach, takich jak na przykład mapa miejsc niemieszkalnych stosowana przez streetworkerów przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak Google Maps na przykład. Zyskaliśmy regulację sposobu nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego. Z jednej strony jest to problemem w wielu miejscach, tak jak mówiłem o Warszawie, z drugiej strony jednak wymaga na gminach tego, żeby zastanowiły się, w jaki sposób powinny te usługi być nie tylko świadczone, ale i finansowane. No i wreszcie zyskaliśmy tak naprawdę bardzo dobre przykłady współpracy lokalnej, partnerstw lokalnych, które powstały w ramach standaryzacji, testowania czy tych standardów i do dzisiaj się utrzymują. Tutaj na przykład bardzo warto wspomnieć partnerstwa takie jak Częstochowa, Poznań czy Białystok, które realizują kompleksowe usługi nie tylko w zakresie tym, który wynika bezpośrednio z ustawy, ale też wykraczającym poza ustawę, wynikającym bezpośrednio z tych standardów, które wypracowaliśmy. Także podsumowując, wydaje mi się, że na pewno było to warto zrobić. Na pewno po tak naprawdę już 10 latach, od kiedy zaczęliśmy myśleć o tych standardach, rozmowa o bezdomności w Polsce jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna przestrzeń do dyskusji. Nadal mamy ogromną ilość problemów. Część z tych problemów wynikła niejako z tego, że tym się zajęliśmy, no ale jak się podniesie kamień to, czy dywan, to śmieci zawsze jakiś pod nim się znajdzie. Walczymy z tymi problemami, rozmawiamy z gminami, rozmawiamy z ministerstwem, ale tak jak mówię, na dzisiejszy dzień w porównaniu z tym, co mieliśmy 10 lat temu, jesteśmy tak naprawdę lata świetlne do przodu.